I panie prezydencie, chciałbym tutaj tylko poruszyć, można powiedzieć, dwie sprawy związane z tym budżetem, a mianowicie w tym roku była bardzo dużo się mówiło o likwidacji darmowych przejazdów dla młodzieży, podwyżki cen biletów. I mnie to, proszę Państwa, wcale nie dziwi. A dlaczego to mówię? Dlatego, że MZK jest chyba jedyną spółką w mieście, która w planach budżetu ma tak duże środki przeznaczone, które mogłyby być na inne cele. Proszę Państwa, 27 czerwca 2018 roku pan prezydent Józef Nowicki podpisał akt notarialny przekształceniowy, gdzie zakład budżetowy MZK został przekształcony w spółkę z o.o. Wielokrotnie wcześniej była też mowa na ten temat, aby takie pieniądze z budżetu miasta nie szły na tą spółkę. I teraz kwoty. Na rok 2023 z budżetu miasta jest przeznaczone 25 067 378 zł, ale po zawarciu porozumień z innymi gminami jest to kwota z budżetu 22 092 zł. 092 315 zł. W roku 2018 była to kwota 15 896 147 zł. W roku 2017 15 693 719 zł. Dlaczego akurat wymieniłem to? No bo jak się okazuje, panie prezydencie, przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z o.o. nie przyniosło wymiennych korzyści dla budżetu miasta, gdzie te pieniądze mogłyby być przeznaczone na inne cele. Dlatego też nie boję się tego powiedzieć osobom, które na przykład mnie słuchają, które mówią o tak zwanej darmowej komunikacji samochodowej przede wszystkim, że po prostu nie ma nic za darmo. Coś kosztem czegoś, panie Tadeuszu, i pan wie dobrze, jak to wygląda. I taka jest prawda, ale panie prezydencie, ja uważam, że należy bardziej szukać pieniędzy w spółce z o.o., aby ona zaczęła przynosić realne dochody, bo tych dochodów po prostu ja nie widzę, obserwując środki przeznaczone z budżetu. Kolejna rzecz. Wstrzymałem się, jeżeli chodzi o tak zwane zadania niewygasające. Jest tam pokazane zadanie, jeżeli chodzi o dom Zemełki. Przypomnę z tego, co mówiłem na wczorajszej komisji. Umowa podpisana została, zakończenie tych prac powinno być 17 grudnia 2021 roku, a umowa zawarta na 10 945 770 zł. Proszę Państwa, w WPF-ie zauważyłem już w autopoprawce, zauważyłem kwotę 19 milionów, później ona się zmienia do 17. I jedno jest pewne, to zadanie nie będzie wykonane, ja już to powiedziałem, do końca przyszłego roku, do połowy przyszłego roku, tak jak jest to w tak zwanych zadaniach niewygasających, no bo jak wiemy, wykonawca została z nim rozwiązana umowa i praktycznie zakończył jakiekolwiek pracę. Są zadania, które, panie prezydencie, no muszą być, które również tutaj popieram, muszą być one po prostu realizowane.
gdzie środki budżetu są po prostu na nie wydatkowane, jest to po prostu obligatoryjne. I na koniec wrócę tylko do jednej rzeczy, o której zabiegam, panie prezydencie, od marca 2015 roku. Wielu mieszkańców Konina bardzo było zadowolonych, że miasto Konin na przełomie maja i czerwca tego roku otrzymało niecałe 5 milionów złotych na budowę tunelu na wysokości ulicy Okulnej. Rozpoczęto w ZDM i rozpoczęto nawet przygotowania w tym temacie. Ja pierwszy raz o to zadanie dopytywałem w sierpniu po przeczytaniu artykułu w Przeglądzie Konińskim, że te 5 milionów ma być przeznaczone na remont ulicy Paderewskiego, gdzie również otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 milionów od wojewody. Tych pieniędzy praktycznie nie ma, zostały z tego, co zostało tutaj przedstawione na sesji miesiąc temu, o ile się nie mylę, oddane. I teraz się okazuje, że również z odpowiedzi, jaką uzyskałem na pytanie zawarte na ostatniej sesji, również nie będzie, to zadanie nie będzie wykonywane. Przeczytam może odpowiedź i się do niej ustosunkuję. W związku z bardzo trudną sytuacją finansową samorządów, w tym miasta Konina, spowodowaną ustawowymi ubytkami w dochodach oraz szalejącą inflacją, samorządy są zmuszone do rezygnacji, wstrzymania lub przesunięcia niektórych inwestycji. Dlatego podjęto decyzję, że budowę tunelu pod torami w ciągu ulicy Okulnej między Niesłuszem a Osiedlem 5 a będziemy musieli odłożyć na inne czasy. Miasto otrzymało środki w wysokości 5 milionów złotych, a szacowany koszt inwestycji to kilkanaście milionów. Od 1 grudnia mają zmienić się przepisy umożliwiające przesuwanie środków z jednego zadania na drugie w ramach Polskiego Ładu. Jeśli będzie to możliwe, promesa z tunelu zostanie przekierowana na remont hali Rondo. Dlaczego to przeczytałem? Wymieniłem kilka minut temu liczby mieszkańców. Będziemy musieli to odłożyć na inne, lepsze czasy. Panie prezydencie, mógłbym zadać pytanie, kiedy te lepsze czasy będą dla samorządu konińskiego? I proszę o odpowiedź, co z tym tunelem. Kolejna rzecz w związku z tą odpowiedzią. Okazuje się po informacjach medialnych i konferencji prasowej, która odbyła się również wczoraj, tak bardzo ważna remont dachu, termomodernizacja hali Rondo również nie będzie przeprowadzana z uwagi na to, że te środki, te 5 milionów niecałe, również zostanie przesunięte na dom Zemełki. I co się okazuje? Dowiedziałem się, zresztą jest to w budżecie, z tak zwanych środków norweskich. Jest mowa o budowie kładki nad kanałem Ulgi, który wiele, wiele lat temu według kosztorysu kwota tego zadania to była, powiedzmy, w granicach 3-5 milionów. Przeczytałem informację, pan prezydent Adamów na pewno wie, że kładka taka będzie kosztować 8 milionów złotych. Wiem już na pewno, że ta kwota będzie dużo, dużo wyższa z uwagi na to, że oglądałem nawet dokumentację i według dokumentacji kosztorysowej jest tam kwota 11 944 tysięcy. Wiem i to mi przekazano, że ta kwota może być wyższa o 2-3 miliony. Panie prezydencie, czy to jest najważniejsze zadanie, jeżeli chodzi o miasto Konin? Uważam, że nie. Dlaczego o tym mówię? W budżecie również
nie widzę środków na remonty, no chociażby powiem o jednym moście, który w tej chwili jest zwężony nad rzeką Wartą. Nie mówię już o pozostałych, chociażby równoległym do mostu Piłsudskiego. Sprawa dotyczy również wiaduktów wzdłuż tej trasy. Kolejna rzecz. Mamy po 2 miliony z groszami w części gminnej, jak również w części powiatowej. To będzie około 5 milionów na tak zwane remonty mostów, wiaduktów, dróg, oświetlenie w mieście Koninie. Uważam, że jest to kwota niewystarczająca. Mamy w Koninie, panie prezydencie, ponad 40 obiektów, około 40 obiektów mostowych, no i miasto ma zamiar budować kolejne. Kto to utrzyma, panie prezydencie, przy tej liczbie mieszkańców, którą wymieniłem w 2050 roku? No chyba że samorząd koniński, miasto powiatowe robi wszystko, aby stać się gminą. I wtedy to wszystko przejmie samorząd powiatowy, samorząd wojewódzki, jak również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a jako gmina będziemy odpowiadać tylko za drogi gminne. Panie prezydencie, tak jak powiedziałem, jako radny miasta Konina zabiegałem od wielu lat o to, co obowiązkiem władz samorządowych w roku, w poprzedniej kadencji, jak również Komisji Infrastruktury, a pan wtedy był przewodniczącym, zabiegać o to, aby powstał tunel pomiędzy osiedlami Niesusz a Piątym Osiedlem, aby dało to możliwość bezpiecznego przejścia dzieciom, osobom dorosłym, działkowiczom, osobom starszym, które korzystały bardzo często w najlepszy, najbezpieczniejszy sposób ze sklepów, z przychodni lekarskich, szkół, przedszkoli, jeżeli chodzi o dzieci. Z uwagi na to, że niestety nigdy, można powiedzieć, nie wsłuchiwano się w to, co mówię, i widząc to, co jest w tej chwili zapisane w budżecie na 2023 rok, jak również to, co przeczytałem, czyli będziemy musieli odłożyć na inne lepsze, na inne, musieli odłożyć na inne czasy, i tej z tym sprawy budowy tego tunelu, niestety nie jestem w stanie tego budżetu poprzeć, między innymi ze względu na brak tego zadania, ale również na sprawy, o których po prostu tutaj mówiłem wcześniej. Przykro mi, panie prezydencie, taka jest rola samorządowca. Taka jest rola samorządowca reprezentująca mieszkańców. Ja tych mieszkańców starałem się reprezentować. I przepraszam, że to powiem, ale mówię to wszystko w cudzysłowie. Nie jestem małpą w cyrku, której rzuci się kawałek banana, aby zagłosowała tak, jak ktoś sobie po prostu życzy. Mówię o pewnych rzeczach, panie prezydencie, od lat. Niestety nikt tego nie słucha, a nawet nikt na ten temat nie chce ze mną dyskutować. Dziękuję ślicznie.